Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało z tego, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca pełen łaski i prawdy. Oto Słowo Pańskie. Boże Narodzenie zmieniło wszystko w historii świata, w historii każdego człowieka. Oto ten Bóg, którego przez wieki uważano za odległego, nieznanego, może nawet i groźnego, nagle stając się zwykłym, bezbronnym dzieckiem, okazuje się jako Bóg bliski. Bóg, który przede wszystkim przychodzi jako miłość, jako ten, który pragnie naszej miłości, naszej bliskości. I tę swoją miłość pragnie także nam dać. Nie bez powodu autor prologu do Ewangelii świętego Jana napisał: wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. A więc uświadomienie sobie, że Bóg stał się człowiekiem, a zarazem, że my jesteśmy Jego dziećmi, zmienia całkowicie sens naszego istnienia. Bo to okazuje się, że pochodzimy z miłości, od Boga i że do miłości zmierzamy. Że sensem i celem naszego życia jest kochać, jest miłość, a Bóg to jest miłość. A więc na ile jesteśmy blisko Boga, na tyle nasze życie ma sens. Jakże wielu ludzi mówi dzisiaj: moje życie jest bez sensu, ale ktoś, kto żyje blisko Boga, kto troszczy się o Jego obecność w swoim życiu, nigdy tak nie powie, bo żyje w Bogu i Bóg nadaje sensu Jego istnienia. Niektórzy mówią: dobrze, że są święta Bożego Narodzenia, bo wtedy rzeczywiście czuję się inaczej. Czuję bliskość Boga. Ale dlaczego trwa to tak krótko? Oczywiście, to nie jest wina Boga, że niektórzy spośród nas mają takie przeświadczenie, że Bóg na chwilę się przybliża do ludzi, ale potem znowu oddala. To jest nasza wina. To my popełniamy błąd. Najpierw trzeba się przyjrzeć temu, na ile poczyniłem wysiłek, żeby zatroszczyć się o obecność Boga w czasie świąt, żeby nie była tylko chwilową iluzją, złudzeniem, ale prawdziwym doświadczeniem Boga. Doświadczeniem, które zatrzyma się w moim życiu, będzie trwało. Niektórzy przychodzili w czasie Adwentu na mszę świętororadnie. Niektórzy także zatroszczyli się o dobrze przeprowadzoną spowiedź świętą. Więcej się modlili, czytali Słowa Bożego i w ten sposób uczynili grunt, aby móc się spotkać z Bogiem. I przede wszystkim zatroszczyli się o to, co najważniejsze, żeby spotkać się z Bogiem, o ciszę. Bo nie sposób usłyszeć Boga, zobaczyć Boga w hałasie, w konsumpcji. Trzeba mocno zwolnić, wyhamować i wtedy dopiero objawia się Bóg. Dziś chyba to jest najtrudniejsze, wyciszyć. Dalej niektórzy mówią: dobrze, i to zrobiłem, ale wciąż mam przeświadczenie, że Bóg tak bardzo szybko ucieka z mojego życia. Święta się kończą i potem nie ma ani śladu po tym doświadczeniu Boga. Bóg chce być obecny w naszym życiu. Bóg chce być obecny w każdy dzień nowego roku, tak samo jak dziś, w dzień Bożego Narodzenia. Ale to od nas zależy, czy Boga zatrzymamy, czy też pozwolimy utracić Boga, zabrać Go sobie.
Przede wszystkim musimy mieć świadomość, że jak długo jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, tak długo Bóg mieszka w naszym sercu. A więc pierwszą troską związaną z utrzymaniem obecności, miłującej obecności Boga w naszym życiu, ma być troska o to, by nie popaść w grzech ciężki, aby walczyć ze swoimi grzechami. Trzeba też walczyć z pokusami do grzechu. Nie może być zgody na to, żeby upadać i trwać w tym upadku, bo to jest zgoda na utratę Boga. Niektórzy mówią, ale przecież staram się to robić. Walczę z grzechami ciężkimi, może nawet ich nie popełnię. Chodzę regularnie do spowiedzi i wciąż mam przeświadczenie, że Boga nie ma w moim życiu, że jest bardzo daleko. Dlaczego tak się dzieje? I tutaj trzeba byłoby się uważnie przyjrzeć, czy w naszym życiu nie ma przypadku nieprzebaczenia. Bo duchowo konsekwencje nieprzebaczenia są bardzo podobne do tych, które wynikają z grzechu ciężkiego. Jeśli komuś nie potrafisz przebaczyć, jeśli żywisz urazę, jeśli rozdrapujesz jakieś rany, to niestety nie ma możliwości, abyś mógł odczuwać Bożej obecności. Bo jeżeli modlimy się w codziennej modlitwie Ojcze Nasz i prosimy Boga, żeby nam przebaczył nasze winy, tak jak my odpuszczamy naszym winowajcom, potrzeba, abyśmy zrobili to, o czym mówi Słowo Boże. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. A więc podejmowali natychmiastową walkę z wszelkiego rodzaju gniewem, zranieniami, nieprzebaczeniem. Trzeba też walczyć z bolesnymi wspomnieniami. Nie sposób cieszyć się obecnością Boga, obecnością uzdrawiającą, bo miłość nie zgadza się na to, co chore, jeśli sami rozdrapujemy stare rany. Bóg przychodzi do nas jako Słowo i On jest obecny w swoim Słowie. A więc utrzymać Bożą obecność w naszym życiu to także czytać Pismo Święte, czytać Słowo Boże, czytać w domu głośno Słowo Boże. Nie bez powodu jest taka tradycja w wielu polskich domach, że przed wieczerzą wigilijną czyta się fragment Ewangelii. Jak mówią niektórzy księża egzorcyści, w momencie, kiedy człowiek w domu głośno czyta Pismo Święte, to skuteczność tego jest jak skuteczność egzorcyzmu, bo głoszone jest Słowo Boże. Bóg staje się tam obecny i wtedy szatan musi odejść. Gdzie czyta się Słowo Boże, tam jest obecny Bóg, tam jest obecna Jego moc. Warto o tym pamiętać i warto to codziennie praktykować. Warto także praktykować codziennie uczynki miłości, bo Bóg jest miłością i uczy nas, że sensem naszego życia to kochać, to służyć, że tym odróżniamy się od innych stworzeń, które są na tej ziemi. A więc uczmy się od Jezusa kochać. Co to znaczy być serdeczny, życzliwy, że dzielić się dobrym słowem z drugim człowiekiem to jest dawać z siebie Bożą cząstkę bliźniemu. Bóg jest obecny wśród nas. Bóg mieszka w naszym domu. Wierzymy w to? Wierzymy. To trzeba sobie zdawać z tego sprawę i uświadamiać codziennie ten fakt. Wiele razy w ciągu dnia przypominać sobie. Bóg stoi przy mnie. On mnie widzi. On zna moje myśli. Ale czy żyję w taki sposób, że mam świadomość, że Jezus jest na wyciągnięcie ręki, ma większy wgląd w moje życie niż mój własny anioł stróż? Czy podoba się Bogu to, co teraz robię? To, czym teraz myślę, o czym rozmawiam? Uświadamiać sobie Bożą obecność jest najlepszą ochroną przeciwko ciężkim upadkom. Człowiek wtedy wzrasta w świętości, bo ma świadomość, że nie chce zranić tego, kogo kocha, kto jest tak blisko. A więc warto jak najczęściej uświadamiać sobie, że przecież Jezus przy mnie jest. Bóg jest obecny w naszym życiu nie tylko po to, żeby na nas patrzeć, ale żeby nas wspierać, żeby pomagać nam w najtrudniejszych momentach naszego życia. Ale ponownie, niektórzy mówią, może bym i uwierzył w to, że Bóg jest obecny w moim życiu, ale przecież spotykają mnie takie trudności, takie cierpienia. To jak to można pogodzić z tym, że Bóg obok mnie jest i nic nie robi? A prosisz Go o to, żeby cokolwiek robił? A czy prosiłeś o to, kiedy pojawiały się pierwsze znaki tych wielkich trudności, w których teraz jesteś?
Bo to tak jak z chorobą. Ciężka choroba nie przychodzi od razu. Najpierw ciało wysyła delikatne sygnały, ale jeżeli je przeoczysz, to wtedy zaczyna się problem. I już wtedy trzeba reagować. Tak samo w życiu duchowym. Jeśli potrafimy odpowiednio wcześnie zareagować na to, co dzieje się w naszym życiu, jakie sygnały wysyła nasze sumienie, nasza dusza, jeżeli już wtedy zapraszamy do tego Boga, prosimy Go, Boże, pomóż, to wtedy nie musimy się troszczyć o to, że przyjdą jakieś ciężkie doświadczenia, bo ich po prostu nie będzie. Zawczasu Jezus zadziała w naszym życiu. Zawsze jednak warto modlić się i warto prosić innych o modlitwę, szczególnie wtedy, kiedy mam wrażenie, że nie czuję Bożej obecności. Wtedy wielką łaską jest moc modlitwy bliźniego, modlitwy wstawienniczej. Ale nawet powiedzieć komuś, pomódl się za mnie, to nie znaczy, że sprawa jest załatwiona, że ja już nic nie muszę robić. Też musisz się modlić. Też musisz się starać o życie sakramentalne. Też musisz walczyć o czystość swojego serca i swojego sumienia. To jest właśnie ta codzienna praca, codzienna walka o to, żeby trwać blisko Boga. I kiedy o to wszystko się zatroszczymy, wtedy przekonamy się, jak bliski nam jest Bóg, jak bardzo Bogu na nas zależy, jak inaczej może wyglądać nasze życie, kiedy uświadamiamy sobie Jego obecność. W zasadzie Bogu chodzi tylko o to jedno, abyśmy trwali w miłosnej postawie względem Niego przez cały dzień, żeby to jedno było naszą troską, a On zatroszczy się o resztę. Ale kiedy człowiek o tym zapomina, po co został stworzony, kim jest Bóg obok niego, jeżeli ze swojego serca wyeliminuje miłość, wtedy rzeczywiście zaczynają się największe ludzkie tragedie. Niech ten czas Bożego Narodzenia będzie czasem nowego doświadczenia Bożej obecności. I abyśmy zdawali sobie sprawę, że to od nas samych zależy, na ile blisko Bóg będzie obecny w naszym życiu. Na ile te święta będą rzeczywistym doświadczeniem Bożej obecności, a na ile corocznym, pustym folklorem, który dzisiaj jest, a jutro się kończy.